Każdy, kto interesował się aparatami marki Fujifilm, na pewno słyszał o wręcz legendarnych symulacjach filmu. Czy to w jakichś materiałach promocyjnych, premierowych, czy to w recenzjach youtuberów. Na pewno się to nieraz przewinęło. Niestety na polskim YouTubie nie ma za wiele informacji o tym, czym są te symulacje, jak one działają, jakie dają możliwości. I tutaj wchodzę ja, cały na biało, i postaram się wam to wytłumaczyć. Ostatnio sporo osób do mnie pisze i pyta o Fujifilm przed zakupem na przykład, czy warto, dlaczego warto, na co zwrócić uwagę. I każdej osobie staram się rzetelnie odpowiedzieć i też każdej osobie staram się wytłumaczyć, o co chodzi w tych symulacjach filmu, żeby wiedział po prostu, kupując sprzęt, z czym się to będzie jadło i czego się może spodziewać. W sumie, żeby nie tłumaczyć każdemu z osobna, myślę, że zrobienie tego filmu będzie dużym ułatwieniem i dla mnie, i dla was, którzy poszukują informacji na temat Fujifilm. Dlatego też postanowiłem ten film nakręcić. A na końcu filmu dorzucę kilka bonusów, więc warto oglądać do końca. Fujifilm jest marką, która od lat działa w branży fotograficznej filmowej. Nie tylko produkują aparaty, obiektywy, ale też produkują filmy, znaczy po polsku mówiąc klisze filmowe, które są często bardzo cenione w środowisku fotografów analogowych. Ja sam, kiedy jeszcze miałem takiego automatycznego analoga, którego dostałem na komunie, używałem klisz Fujifilm i to nie dlatego, że je ceniłem, tylko po prostu dlatego, że miałem sklep Fujifilm na osiedlu. I Fujifilm daje właśnie możliwość zasymulowania takiego obrazu uzyskanego poprzez wywołanie kliszy filmowej w swoich aparatach cyfrowych. Tych symulacji jest wiele, różnią się one w zależności od aparatu, od modelu, a właściwie od procesora, jaki mamy w aparacie. Nie będę się wdawał w szczegóły. Kiedy kupiłem X-T4, to przetestowałem sobie te symulacje filmów i powiem szczerze, że nie byłem zachwycony, nie przekonały mnie do siebie. Generalnie działa to trochę jak jakiś preset w Lightroomie, czy powiedzmy filtr w Instagramie, nawet bardziej chyba filtr w Instagramie, bo ustawiamy sobie zawczasu gotową symulację, robimy zdjęcie i dostajemy już gotowy obraz z konkretnymi ustawieniami koloru, kontrastu itd. I tu jedna bardzo ważna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę. Wykorzystując symulację filmu, dostajemy JPEGi, nie RAWy. Więc musimy mieć na uwadze, że te zdjęcia później będą mniej odporne na jakąkolwiek obróbkę w Lightroomie. To teraz wyjaśniam. Wszystko zaczęło się od jednego zdjęcia. Zdjęcia zrobionego analogiem na filmie Kodak Portra 400. Tak bardzo spodobała mi się plastyka, kolory, że zacząłem szukać presetu do Lightrooma, który miałby mi pomóc uzyskać taki obraz cyfrówki. Przegrzebując internet, natrafiłem na stronę Fuji X Weekly. Tam pierwszy raz spotkałem się z hasłem przepis na symulację. Zacząłem czytać i okazało się, że same symulacje można edytować, dostosować kolory, kontrast i wiele innych elementów. To już trochę otworzyło mi oczy. Znalazłem przepis na Kodak Portra 400, ustawiłem w aparacie wszystko zgodnie z przepisem i dostałem obrazek prosto z puszki, który bardzo dobrze symulował Kodak Portra. Efektem szybko pochwaliłem się na Instagramie, bo było to dla mnie duże zaskoczenie i odkrycie. Trochę game changer. Ten temat zainteresował mnie do tego stopnia, że w tamtym roku, kiedy byłem z rodziną na wakacjach w górach, postanowiłem, że będę robił zdjęcia tylko i wyłącznie z użyciem symulacji, tylko i wyłącznie JPEGi. Brzmi jak szalony pomysł, ale ja to potraktowałem jak eksperyment i te zdjęcia prosto z aparatu wrzucałem na Instagrama. Oczywiście nie odbieram sobie możliwości robienia RAW-ów i edytowania RAW-ów. Ustawiam po prostu aparat w trybie robienia wysokiej jakości zdjęć w formacie JPG z zastosowaną symulacją i jednocześnie robienia kopii zapasowej w formacie RAW, czyli za jednym naciśnięciem migawki dostaję dwa pliki, JPEGa z symulacją i RAW-a, którego potem mogę obrobić według własnego uznania. I myślę, że to jest dobra i bezpieczna metoda pracy. No to teraz kilka słów o plusach, które widzę w korzystaniu z symulacji filmów. Po pierwsze, mamy po prostu mniej roboty. Dostajemy gotowy obrazek prosto z puszki, nie musimy się martwić o obróbkę. Po drugie, korzystając z jednej symulacji, dostajemy jednorodny obraz wielu zdjęć. Także bardzo ładnie to później wygląda na social mediach, na Instagramie, kiedy wszystkie zdjęcia są wykonane w podobny sposób, w podobnej kolorystyce. Po trzecie, zanim naciśniemy migawkę, to już widzimy, jaki obraz dostaniemy, więc jeszcze przed naciśnięciem migawki możemy dostosować ekspozycję, balans bieli po to, żeby ten obraz był jak najbardziej oczekiwany przez nas i po naciśnięciu migawki dostajemy gotowy obraz, z którym nic już nie musimy robić. Po czwarte, takie JPEGi przez aplikację możemy wysyłać prosto na telefon i od razu publikować w social mediach, w internecie. Dodatkowym plusem jest to, że nawet jeżeli ustawimy sobie robienie zdjęć w RAW-ach, ale mamy włączoną symulację w aparacie, to po zrobieniu zdjęcia aparat nakłada nam te symulacje na podgląd, więc jeżeli na przykład robimy zdjęcia klientowi czy jakiejś modelce, modelowi i klient czy modelka, model chce zobaczyć efekt pracy, to kiedy włączamy podgląd, to nie,
pokazujemy mu surowych rawów, które nie wyglądają nigdy rewelacyjnie, tylko pokazujemy już obraz w jakiś sposób obrobiony, podkręcone kolory, kontrast i tak dalej, więc wygląda to dużo lepiej i klienci dużo lepiej od razu reagują na naszą pracę, dużo bardziej doceniają jakość tych zdjęć i tak dalej, zanim dostaną efekt finalny obrobiony. Tu bardzo duży plus dla filmowców. Symulacje działają w trybie filmowym. Są pewne ograniczenia i różnice w ustawieniach aparatu, kiedy ustawiamy w trybie fotograficznym i w trybie filmowym, ale da się ustawić to tak, żeby ten obraz był bardzo zbliżony do siebie. Co też przekłada się na pewną jakby jednorodność właśnie obrazu gdzieś tam w mediach społecznościowych, kiedy kręcimy filmy, kiedy robimy zdjęcia, wszystko za pomocą jednej symulacji, wszystko wygląda podobnie, spójnie. I tutaj ciekawostka. Cały ten film, no może poza tą historyjką o tym, jak to się wszystko zaczęło, jak trafiłem na symulację filmów, jest nagrany właśnie w trybie symulacji filmu z użyciem symulacji Portra 400, nie obrobiony w żaden sposób w postprodukcji, poza zmontowaniem żadnej obróbki kolorystycznej nie zastosowałem. Także jeżeli ten temat Was zainteresował, te symulacje Was zainteresowały i macie aparaty Fujifilm, to odsyłam Was do strony Fuji X Weekly. Na YouTubie też znajdziecie na pewno nie jeden przepis na symulację filmu. Co warte zaznaczenia, nie jesteście skazani na jedną symulację. Fujifilm daje możliwość zapisania kilku ustawień niestandardowych. W X-T4 jest bodajże 9 czy 7 ustawień niestandardowych, gdzie możemy zapisać jakby gotowe presety i szybko poprzez quick menu przeskakiwać pomiędzy gotowymi presetami i zmieniać ustawienia symulacji filmu. I na sam koniec w ramach bonusu daję Wam mój przepis na Kodak Portra 400, który właśnie zastosowałem na wyjeździe w góry, który stosuję teraz do nagrywania. Pokażę Wam, jak ustawiłem aparat w trybie fotograficznym, jak ustawiłem aparat w trybie filmowym. Po prostu przelecę przez menu, a Wy będziecie mogli sobie ustawić swój aparat zgodnie z tym, jak ja mam ustawiony. Żeby ustawić sobie symulację filmu, musimy najpierw oczywiście wejść w menu i ustawić możliwość robienia zdjęć albo tylko w JPEG-ach, albo w JPEG-ach i RAW-ach, co osobiście polecam, tak jak mówiłem. No i po kolei lecimy. Symulacja filmu, Classic Chrome, efekt ziarnistości silny, rozmiar mały, efekt koloru chromatycznego silny, Color Chrome FX niebieski słaby, balans bieli. Ustawiony jest na 5200 i jest przesunięcie R2 B-4. Dzięki temu uzyskujemy troszeczkę bardziej ciepły obraz. Później zakres dynamiczny. Ja ustawiam na DR400, czyli minimalne ISO, jakie możemy ustawić, to jest 640, ale dzięki temu uzyskujemy bardzo dużo informacji w highlightsach, a on po prostu dzięki temu wysokiemu ISO wyciąga informacje też z cieni. Krzywa tonalna. W ten sposób naświetlenie 0, cienie minus 2, kolor plus 2, wyostrzanie minus 2, wysoki noise reduction ISO minus 4, przejrzystość minus 2. I to są właściwie ustawienia do trybu fotograficznego. Jeżeli przejdziemy do trybu filmowego, i tak, symulacja filmu tak samo, Classic Chrome, balans bieli jest 5800, żeby bardziej zbliżyć kolory. Podobnie R2 B-4, zakres dynamiczny DR400, krzywa tonalna tak samo, kolory, wyostrzanie, noise reduction i to jest właściwie tyle. I dzięki temu uzyskujemy obraz bardzo zbliżony do tego obrazu, jaki mamy przy JPEG-ach w trybie foto. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, podobał. Jeżeli tak, jeżeli uważacie, że warto się nim podzielić, to śmiało udostępniajcie, bo tak jak mówiłem, na polskim YouTubie nie znalazłem za wiele informacji o tym, jak działają te symulacje, o tym, że można używać tych przepisów, więc myślę, że warto, żeby więcej użytkowników Fujifilm do tego dotarło. Ci, którzy o tym nie wiedzą, na pewno na tym skorzystają. Na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do następnego.